Czy każdy przedsiębiorca nie marzy o stworzeniu produktu idealnego, który byłby tak dobry, żeby się sam sprzedawał? Bo takie produkty istnieją, prawda? Często słyszę właśnie to pojęcie, nasz produkt będzie tak świetny, że się sam będzie sprzedawał. Super, wszystkim tego życzę, ale znowu patrząc na rynek, czy faktycznie mamy taką firmę, która nie wydała ani dolara na sprzedaż, nie miała ani jednej osoby sprzedażowej i ich produkt się sprzedawał? Bo jeśli teraz mówimy o Apple'u, czy Steve Jobs nie był sprzedawcą? Po co robił prezentację, po co wszędzie pokazywał swój produkt i mówił o odpowiednim kontekście emocjonalnym? Tylko po to, żeby produkt mógł się sam sprzedawać, ale z ogromnym zapleczem pieniędzy i z ogromnym zapleczem zaufania, które było budowane przez lata. Więc nawet jeśli mówimy teraz o startupach, unicornach, które wychodzą gdzieś z podziemi, to są firmy, które tak samo mają twarde strategie. I tylko ta konsekwencja w realizowaniu tych strategii daje takie, nie wiem, takie poczucie, że produkt sam się sprzedaje, bo jest dobrze zaplanowany. Co jest też ciekawe, jeśli chodzi o rozwój produktu i rozwój firmy. Wiele osób myśli, że sukces mogą tylko osiągnąć, jak będą mieli duży team sprzedażowy, duży team marketingowy i sporo funduszy na realizację tych projektów. I oczywiście świetnie jest mieć takie zaplecze, ale nie jest potrzebne do tego, żeby zacząć osiągać sukces. Dlaczego? Bo każda, nawet najlepsza sprzedaż powinna najpierw być realizowana przez właściciela, przez foundera, bo founder najczęściej buduje wizję firmy, founder wybiera, z jakimi grupami chce pracować i founder czuje najlepiej, jak produkt rozwiązuje konkretne problemy. Więc jeśli teraz właściciel firmy jest w stanie opracować sam czy z pomocą innych osób taki podstawowy proces sprzedażowy, który będzie powtarzalny, przetestować go i mieć klientów, tym łatwiej będzie mu zatrudnić nowych sprzedawców. I co się dzieje? To często przy posiadaniu już takiego przetestowanego procesu onboarding, czyli wrzucenie nowego sprzedawcy do pracy, to jest kwestia kilku dni. Bo jeśli wybieram osobę branżową, nie muszę uczyć jej z rynku i nauczenie procesu to jest kwestia przeczytania dokumentacji przez weekend. Po ten i inne tematy zapraszamy Was do 5. edycji Wawaca. Rekrutacja startuje 1 i trwa do 13 października. Złóż swój projekt poprzez naszą stronę internetową i rozwinij swój biznes.